Historia Bołańcucki powstała dlatego, że chciałem bardzo napisać jakąś fajną historię, która się rozgrywała w Polsce szlacheckiej, ale która jednocześnie nie byłaby historią jakąś bardzo znaną nam z panoramy dziejów, więc to nie byłaby jakaś wielka bitwa, jakieś wielkie wydarzenie historyczne, tylko raczej taka po prostu taka fabuła, która się dzieje gdzieś prowincjonalnie, w jakimś pięknym zakątku Rzeczpospolitej. Diabeł Łańcucki, czyli Stanisław Stadnicki i jego dzieje wszystkich konfliktów z okolicą do tego się bardzo nadawały. Dlatego, że tak naprawdę cała ta historia układa się w Eastern. Eastern, czyli taki western rozgrywający się na wschodzie, w dzikich stronach, o dzikich ludziach, dzikich czasach, dzikich obyczajach. Generalnie pościgi, pojedynki, konie i zajazdy. Diabeł Łańcucki, czyli Stanisław Stadnicki z Łańcuta, rotmistrz królewski, starosta zygwulski, jeden z największych warchołów w pierwszej połowie XVII wieku, to taka jest postać prawie legendarna. To był faktycznie żywy człowiek, dość możny pan, który po prostu mieszkał sobie w Łańcucie i miał takie hobby, właśnie nie hobby, tylko obsesje, że zajeżdżał sąsiadów. On nie potrafił z nikim żyć w pokoju, zawsze musiał kogoś zaczepić, zawsze ktoś mu się wydawało, że ktoś mu jakąś krzywdę uczynił, że ktoś go tam zajechał, podorał miedzę, odświecił chłopa, porwał sługę, porwał karła, zabrał zboże, które tam gdzieś zgromadził w spiszach. I stąd po prostu do roku 1610 toczył przynajmniej kilkanaście takich wojen prywatnych z sąsiadami. Skończyło się to dla niego źle, ponieważ w końcu ci wszyscy sąsiedzi się przeciwko diabłu Łańcuckiemu zjednoczyli. Zjednoczyli się po prostu i można powiedzieć, wyprowadzili go na tamten świat, zniszczyli go kompletnie, jego rodzinę. A jak to wyglądało, jak to przebiegało, jakie były tego okoliczności, tego dowiecie się z mojej najnowszej książki Warchoły i pijanice. Pomysł na serial o Diabeł Łańcuckim tak naprawdę to jest pomysł, który ja zawsze chciałem zrealizować, dlatego że uważałem, że ta historia jest fajna, jest piękna, no i rozgrywa się w Bieszczadach, a Bieszczady to jest takie słowo klucz po prostu, to każdy Polak wie, że to jest bardzo dzika kraina nawet dzisiaj. I po prostu to, co mnie bardzo też do tego skłaniało, to ta malowniczość tej postaci i tego Diabła Łańcuckiego, który jest takim już naprawdę elementem folkloru Podkarpacia obecnego i też to miejsce, i też to, że tak naprawdę całe tereny Podkarpacia, czyli województwo ruskie dawne w XVII wieku, to była taka wielokulturowa kraina. Tam byli i Polacy, i Rusini, i Kozacy, i Węgrzy, i Łemkowie, i Bojkowie, i Rusini, no po prostu całe morze różnych ludów, w tym ludy nawet bałkańskie, w tym ludy karpackie, po prostu, które tam mieszkały i wszystko to tworzyło taki niesamowity tygiel historyczny, taki piękny klimat tak naprawdę tych różnych kultur, które się przenikały, zlepiały. No i pięknie to barwnie jakby podbarwiały to Podkarpacie.